Maćko, tutaj Filip i Tadeusz. Dzisiaj będziemy grać w Mass Effect część pierwszą. Jest to dla nas gra dosyć ważna w naszej, dla nas osobiście. Saga przełomowa. Trylogia. Mhm. Przechodzimy ją, ponieważ chcemy sobie przypomnieć całą tą historię. Ponieważ już niedługo... W marcu bodajże chyba. Premiera... Andromedy. I chcemy zabrać was w tą po prostu podróż przygodę. Razem z nami. Podróż. Przez łzy, śmiech. I wszystko pomiędzy. Tak. Jeżeli chodzi o sposób, w jaki będziemy grać, to już mniej więcej z Filipem mamy ustaloną strategię, bo przechodziliśmy wielokrotnie trzy części, więc więcej wiemy, o co będzie chodziło. Tak. Zarówno w pierwszej, i drugiej części. Także zaczynamy. Welcome to Alliance Military Database. No i w trzeciej. W trzecią przeszedłem tylko raz, więc... No ja dwa, więc... Dwójkę dla porównania 7 razy. No ja troszeczkę mniej. Powody oczywiście pojawią się w części drugiej. Także zostańcie z nami. A my oczywiście tworzymy swoją postać. Mężczyzna John Shepard. Ustaliliśmy, że weźmiemy faceta Shepard'a. FemShep też jest całkiem dobrą opcją, zwłaszcza w części trzeciej. Ale jednak sentyment pozostał. Sentyment pozostał. Male Shep jest naszym pierwszym Shepardem. Przypomną się stare, dobre czasy. 10 lat temu. 10 lat temu. Myślałeś, że to jest błąd. Tak, myślałem, że to jest prawdziwy błąd. To długa historia, ale puenta jest taka, że tak, nabrałem się na to. Okej, więc. Przestrzeń kosmiczna, ponieważ w Mass Effectie mamy system moralności. Paragon i Renegat. Dokładnie. I im bardziej będziemy, w cudzysłowie, dobrzy albo źli, tym lepsze bonusy będziemy zdobywać. Pojawią się dodatkowe opcje dialogowe. Tak. I jak wspomniałem, bonusy. I teraz tak. Przestrzeń kosmiczna dodaje małą premię do jednego i do drugiego. Kolonia daje do... Wysoką premię dla Paragona. Do Paragona, ponieważ wiesz, urodziłeś się... Stany Zjednoczone. Tak. Dokładnie. I... Ziemia, tutaj premia dla Renegata, dlatego po prostu wychowałeś się w jakichś slumsach, na brudnej ziemi. No, przetrwanie, premia do obu, bohaterstwo do bycia wiadomo, dobrą. Bezwzględność. Jest kilka klas do wyboru. Wybraliśmy żołnierza. Pierwsze trzy to są mocno skupione na jakieś rzeczy. Żołnierz na walce, inżynier na hakowaniu i adept na, można powiedzieć, magii tego świata. A szpieg, strażnik i szturmowiec to są połączenia tych trzech podstawowych, jakąś taką mieszankę. My skupiamy się na żołnierzu. Będziemy robić największy damage. Domyślny Shepard jest najładniejszym Shepardem. Jest to jest Shepard. To jest Shepard. Wiesz co, dla mnie to jest niesamowite, że w grze, która ma możliwość kustomizacji, zostajesz przy domyślnym. Tak, zostajesz przy domyślnym. Mm-hmm. Że domyślnie jest tak dobry. Jedyny raz, kiedy mi się to zdarza. Tak, mi też. Zdecydowanie. Okej, okay. Napisy, autozapisy, poziom trudności, wszystko się zgadza. Głosy angielskie, napisy polskie. Tak, no niestety polski dubbing. W niektórych miejscach dobry, ale... Tam, jak to, Marcin Doroszewski? Dorociński? Możliwe. Nie wiem, któryś z nich. Podkłada głos Shepardowi. Jako aktora bardzo go lubię, ale nie jako Shepard'a. Ambasador Dino. Szczur. I'll make the call. No i Keith. A to będzie zaraz. Thank you.
bardzo ładnie. To jest, dobre intro. Mm-hmm. To jest dobre intro po prostu. Nakręca człowieka. Ja nigdy nie zapomnę tej muzyki. No, coś jak Gwiezdne Wojny. Po prostu już tak zostaje. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Koncept dalej. Tak, jest te przekaźniki masy to jest całkiem fajny pomysł, jeżeli chodzi o science fiction. Całkiem fajnie zrobione są. Internal emissions sync engaged. All systems online. Drift. Just under 1500. To jest taki bardzo prosty koncept. Bardzo prosty koncept, ale też sprawdzający tak, się. Działa. Mass Effect to jest sztampa na sztampie science fiction. Ale działa. Działa. Za każdym razem. Remember to zip up your jumpsuit on the way out of the bathroom? That's good. I just jumped us halfway across the galaxy and hit a target the size of a pinhead. So that's incredible. Besides, specters are trouble. I don't like having them on board. Call me paranoid. You're paranoid. The council helped fund this project. They have a right to send someone to keep an eye on their investment. Yeah, that is the official story. But only an idiot believes the official story. Pierwsze fragmenty tej gry są bardzo story-based. Tak, przegadane. Kółeczko dialogowe. Które jest z nami dotychczas. Nic się nie zmieniło. Do dzisiejszego od dnia, tej, tak. Od tego oni systemu. Chyba nawet mają to jakoś, to kółko jakoś opatentowane. Jakiś trademark na tym jest, czy coś takiego. W każdym razie, o co chodzi z tym kółkiem? Jeżeli nie wiecie. Jest ono skonstruowane w taki sposób, żeby łatwo było się po nim poruszać, więc bardzo często będziemy przeklikiwać, bo będziemy wiedzieć od razu, co chcemy powiedzieć. Więc tak. Po prawej stronie jest część, która odpowiada za przesuwanie dialogu do przodu, historii do przodu. Górna część, górna odpowiedź jest dla bohatera, który chce być dobry, czyli paragonem. Środkowa jest taka między-między, neutralna, a dolna odpowiedź zawsze będzie dla renegata. Z kolei po lewej stronie zdobywamy więcej informacji. Zdobywamy więcej informacji. To są dodatkowe informacje, jakie możemy zapytać. My będziemy wybierać odpowiedzi na dole. Act like it. Sorry, Commander. Joker. Status report. Just cleared the mass relay, Captain. Stealth systems engaged. Everything looks solid. Good. Find a comm buoy and link us into the network. I want mission reports relayed back to Alliance Brass before we reach Eden Prime. Aye, aye, Captain. Better brace yourself, sir. I think Nihilus is headed your way. He's already here. Tell Commander Shepard to meet me in the comm room for a debriefing. You get that, Commander? Great. You pissed the captain off, and now I'm going to pay for it. Don't blame me. The captain's always in a bad mood. Only when he's talking to you, Joker. O, i możecie zobaczyć, w prawym rogu dostaliśmy plus 2 punkty renegata. Zwrócić uwagę. Cześć. Przyszedłem. Congratulations, Commander. Looks like we had a smooth run. You heading down to see the captain? I'm on my way to give him a status update right now. With all due respect, sir, maybe he'll finally tell you what we're really doing out here. No, i teraz możemy albo zakończyć rozmowę, albo jeszcze dowiedzieć się. The Alliance brass is holding out on us. All we're supposed to do is test out the stealth system. Why is Captain Anderson in charge? And then there's Nihilus. Spectres are elite operatives, top covert agents. Why send a Spectre, a Turian Spectre, on a shakedown run? It doesn't add up. Info's on a need-to-know basis, Presley. Just follow the orders you're given. Understood, Commander. No, właśnie, Presley, do szeregu. I grew up on Eden Prime, Doc. It's not the kind of place Spectres visit.
Jest bohater. Kapral Jenkins melduje się. What do you think, Commander? We won't be staying on Eden Prime too long, will we? I'm itching for some real action. I sincerely hope you're kidding, Corporal. Jenkins, zobaczysz w tej grze jeszcze tyle akcji. Crew members in the infirmary. Marines are made to fight. You just fix us up when we're done. I know how things work, Commander. I've seen my share of combat, but it's foolish to go looking for trouble. You could both take a lesson from the captain. He's not afraid of combat, but he knows the value of restraint, too. Sorry, Doc, but this waiting's killing me. I've never been on a mission like this before, not one with a Spectre on board. Do your job, follow my orders, and there won't be any problems. Właśnie, Jenkins. To jest tylko to musisz zrobić. Jedyne. This is my big chance. I need to show the brass what I can do. This mission isn't about personal glory, Corporal. We have a job to do. Don't do anything stupid to mess it up. Don't worry, sir. I'm not going to screw this up. What can you tell me about Nile? Mam nadzieję, Jenkins. Spodziewamy się po tobie wielkich rzeczy. Their fleet has more patrols protecting Citadel space than any other. They don't always get on well with us, though. Some people find them too rigid. Others still blame them for the first contact war. As for Nihilus, I haven't said more than two words to him. He usually only speaks to the captain. I hope we get a chance to see him in action. I heard Nihilus took down an entire enemy platoon all by himself. What do you know about the Spectres? Only what I've heard. Spectre agents work directly for the Citadel Council. They usually work alone or in small groups. Spectres don't have any official power, though. Basically, they're a shadow organization with a mandate to preserve and protect galactic stability. Protect it at any cost. Don't forget that part. Spectres operate above the law. How do you control agents with unlimited power? I suppose the Council could revoke the Spectre status of an agent who got out of hand. At that point, Citadel licencja na bycie cool taken. W galaktyce. Those C-Sec grunts wouldn't stand a chance. Spectres were 20 ordinary soldiers. The Spectres police themselves. An agent goes rogue, they send another agent to take him down. That's Spectre justice. The Corporal's confusing romantic... Jenkins, może ty w przyszłości zostaniesz widmem. Pamiętaj o tym. What's it like? It's very peaceful, Commander. They've been real careful with development, so you don't have any city noise or pollution. My parents lived on the outskirts of the colony. At night, I used to climb this big hill and stare across the fields back at the lights from the main settlement. It was gorgeous. But when I got older, I realized it was a little too calm and quiet for me. That's why I joined the Alliance. Even paradise gets boring after a while. Gdy gość, który mi podkłada głos, tak się stara, tak się wczuwa. No i dobrze, bo Jenkins będzie istotnym elementem tego oj, działu. Tak. Potowarzyszy nam. Commander Shepard, I was hoping you'd get here first. It will give us a chance to talk. What about? I'm interested in this world we're going to. Eden Prime. I've heard it's quite beautiful. I'm a Marine, not some tourist on vacation. It's more than just a tourist destination, isn't it, Shepard? Eden Prime is a symbol of your people. A perfect little world on the edges of your territory. Jest to chyba pierwsza gra, która wygląda zrobiona w taki kinowy sposób. W sensie gra RPG. Z takimi dynamicznymi dialogami, niestatycznymi. Bardzo możliwe. Your people are still newcomers, Shepard. A przynajmniej the dla mnie. Can be a very no, ja też nie pamiętam nic. Is the Alliance truly ready for this? I think it's about time we told the commander what's really going on. This mission is far more than a simple shakedown run. I already figured that out. We're making a covert pickup on Eden Prime. That's why we needed the stealth systems operational. Plot. Muzyka. Muzyka. Teraz zrobiło się poważnie. Przed Keith David. A research team on Eden Prime. Kapitan Keith David. Kapitan. During an excavation. It was Prothean. Ekspozycja świata. Their legacy still remains. The mass relays, the citadel, our ship drives. No, ale zobacz, te dialogi. One zawsze są takie, te pierwsze dialogi, te ekspozycyjne, tak. One są zawsze takie toporne. Muszą ci przedstawić lore. Tak, rozumiesz. Normalni ludzie nie porozumiewają się. Tak, są w to jest tak, jak ja bym ci powiedział, Filip, znalazłem, wiesz, jakiś egipski talizman. Gdybyśmy powiedział, naprawdę znalazłeś egipski talizman z cywilizacji, która zginęła 2000 lat temu. Mówię, tak, Filip, właśnie ta cywilizacja.
Czy wiesz, co ostatnie takie znalezisko zrobiło z naszą egiptologią? Posunęło je 200 lat do przodu. Tak. No ale cóż, po prostu muszą być takie dialogi. Inaczej tych... Inaczej nie wprowadzisz... Tych informacji do świata. Takie wprowadzenie do świata, stworzonego na potrzeby gry. Since when do we answer to the Spectres? You're smart enough to know how things work, Commander. The Alliance has been pushing for this for a long time. Humanity wants a larger role in shaping interstellar policy. We want more say with the Citadel Council. The Spectres represent the Council's power and authority. If they accept a human into their ranks, it shows how far the Alliance has come. I was impressed when I studied the reports from Torfin. A grim business, but you got the job done. That's why I put your name forward as a candidate for the Spectres. Why would a Turian want a human in the Spectres? Not all Turians resent humanity. Some of us see the potential of your species. No, no tak, tak. Ale tutaj rasizm jest jako taki dziwnie akceptowalny. To nie jest... To jest taki prawdziwy rasizm, tak? To jest rasizm na podstawie gatunku i my tego nie mamy w obecnej kulturze, żeby można było się tego jak w jakiś sposób odnieść. No tak, ale mimo wszystko jesteś rasistą. No jesteś rasistą, tak. Ale nas to tak nie uderzy, bo my nie mamy tego w swojej faktycznej rzeczywistości. Nie ma ras, które się obrażają. W sensie kosmicznych. Ras, które się obrażają. No dobra, ale taka jest prawda, że no pomyśl sobie, jakby ludzie odkryli, że są, wiesz, kosmici, no. To jakby zaczęli wchodzić z nimi w kontakty, to tak czy jak powstałyby jakieś dziwne stereotypy i rasizmy. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. No po prostu. Their citadel is the very heart of galactic society, and without their mass relays, interstellar travel would be impossible. We all owe the Protheans a great debt. I'd like to know more about Eden Prime before we touch down. It's a peaceful farming world, but it represents something much bigger. Eden Prime is one of our oldest and most successful colonies. It proved we were ready to face the challenges of settling new worlds, to forge a place for humanity beyond Earth. It symbolizes humanity's growth and evolution as a spacefaring species. And after this, it will be known as the world where humans made a discovery of galactic importance. Why is this beacon so important? All advanced galactic civilization is based on Prothean technology, even yours. If we hadn't discovered those Prothean ruins buried on Mars, we'd still be stuck on Earth. That was just a small data cache. Who knows what we can learn from this beacon? What if it's a weapons archive? Wiesz, dzięki komu dotarliśmy na tego Marsa tak na początku, zanim to wykopaliśmy i przenieśliśmy się do tego świata. Nie? Wiesz, dzięki komu? Jak Donaldowi Trumpowi. To on założył, że Ameryka będzie na Marsie do 2019. Nie widziałeś o tym? Nie. No powiedział tak. Ale on tnie przecież budżet NASA. W jaki sposób on chce to? On chce do prywatnego sektora to przelać. Wiesz, tym wszystkim Elonom Muskom i tym podobnym. Że wiesz, konkurencja... Jeśli już z kimś wylądować na Marsie, to z Donaldem Trumpem na pokładzie. No, znaczy on nie byłby na pokładzie, no prezydent nie może być astronautą. Nie, ale w sensie na pokładzie, no, że będzie takim pionierem. A, że tak jak ten Kennedy, tak, tam na Księżyc, to on, Donald Trump będzie tak. Kolejny krok ludzkości, lot na Marsa. Co? To by było interesujące. We are under attack, taking heavy casualties. I repeat, heavy casualties. Posłuchaj. To musiało się zdać. Dobrze. Out after that, no comm traffic at all. Just goes dead. There's nothing. Reverse and hold the 38.5.
Status report. 17 minutes out, Captain. No other Alliance ships in the area. Take us in, Joker, fast and quiet. This mission just got a lot more complicated. A small strike team can move quickly without drawing attention. It's our best chance to secure the beacon. Grab your gear and meet us in the cargo hold. Tell Alenko and Jenkins to suit up, Commander. You're going in. Jenkins. Engaging stealth systems. Dobrze, że bierzemy ze sobą Jenkinsa. Nie tylko na tej chwili. Your team's the muzzle in this operation, Commander. Go in heavy and head straight for the dig site. What about survivors, Captain? Helping survivors is a secondary objective. The beacon's your top priority. Approaching drop point one. Nihlus, you coming with us? I move faster on my own. A tak właśnie co on zrobił? On wyskoczył z lecącego statku kosmicznego, bo nie wiem właściwie, co się z nim stało. Bez żadnego spadochronu, tak. Czy kogokolwiek, nie wiem, czy kwalka. Bo, rozumiesz, w żadnym innym wypadku nikt tak nie robi w tym świecie. Nie. Zawsze ta Normandia ląduje. Oni wychodzą. I oni wychodzą. Ewentualnie zrzucają Mako, co nie? A to jest jedyna sytuacja w całej serii, kiedy ktoś po prostu wyskakuje ze statku. I'm off, bitches. No bo zobacz, tutaj ten statek się zatrzymał, co nie? Tak. A tam po prostu... No się ma. Poruszał się sam szybciej. Okej, okay, teraz tak, czemu wzięliśmy żołnierza w tej części? Chodzi o to, że kiedy strzelamy, to możecie zobaczyć, w lewym dolnym rogu powiększa nam się licznik. Jeżeli go przekroczymy, broń jest przegrzana, nie możemy strzelać. A w dwójce wprowadzili magazynki. Dopiero w dwójce wprowadzili magazynki. Ale dlatego też potem będziemy mogli zainstalować komponent do karabinu, chłodnica. Dzięki czemu będziemy mogli strzelać praktycznie cały czas. Bez przegrzania. Oszukiwanie systemu, takie trochę. Nie, no gra na to pozwala. Nie, no wiesz. Okej. Okay. Z tego co pamiętam, to już wszystko tutaj. I... Zobaczmy, co się tutaj stało. Jenkins. Osłaniaj. Osłaniaj, sprawdzimy, co tu się stało. To będzie twoja chwila, chłopcze. Czekałeś na nią tyle czasu. Pamiętaj, kiedy zostaniesz widmem? Śmierć jest biedna. To jest słabo. Nie, to jest na pewno słaba śmierć. Ja, sorry, może my jesteśmy troszeczkę okrutni, ale to była naprawdę słaba śmierć. Musicie przyznać. Okej. Okay. Nasze drzewko rozwoju. I tutaj macie właśnie ten system moralności. Idealista. Tutaj licznik. I renegat. Jak widzicie, tutaj już troszeczkę renegata mamy, dlatego bo wybieramy te opcje dialogowe, które są niżej. Tak. Więc na pewno ładujemy 3 w karabin. I... żołnierza. Jeszcze w coś mogę? To w szkole? Dajmy mi tą chwilę. Tak odchodzi bohater. No, sorry. Nawet nie oponował. No bo to był Jenkins. No. Czy Jenkins zostanie jeszcze w tej grze wspomniany? Chyba raz. Tak,
Tak, chyba zostanie. Chyba pani doktor będzie o nim wspominać. Mhm. Musiałem. Ale to jest satysfakcjonujące. Tak. To jest, oni musieli wiedzieć, że ludzie będą do nich strzelać. Ale zobacz, to są tak pokojowe stworzenia. One nic nie wiem, one sobie tak chodzą, takie latające pęcherze. A ty po prostu bierzesz i tyle. To jest satysfakcjonująco wybucha. No tak, ale nie powinieneś, on ci nic nie zrobił. Myślałem, że mu się zagrożeniu. Ale bardzo dobrze, że znalazłeś te pokojowe nastawione stworzonka. Może będzie za to jakiś achievement. Ta gra chyba nie ma achievement. Ma. Ma? Ma wbudowane. A. Efekt dźwiękowy, taki wylewany, taki jak wiadro po mopie jakimś. Amunicję przeciwpancerną. Tutaj fajnie jest to, że dodatkowo do broni mamy też moduły. I możemy troszeczkę ulepszać tą broń, dodając jeden moduł tak jakby do broni, a drugi moduł to jest amunicja. Tutaj weźmiemy przeciwpancerną, bo będziemy walczyć z...